imię Trójjednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z Dębowca na Śląsku Cieszyńskim, a chcę Was powitać słowami haseł dnia dzisiejszego, słowami z Psalmu 119 oraz z Ewangelii w przekazie Ewangelisty Mateusza. Psalmista pisał: Tyś obroną moją i tarczą moją, w słowie Twoim mam nadzieję. Zaś Ewangelista Mateusz przytacza słowa setnika. Odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Drodzy, te dwa fragmenty Bożego Słowa podkreślają moc. Moc właśnie tego Słowa, które pochodzi od Boga. Wakacje to taki szczególny czas, kiedy mocy Bożego Słowa, szczególnie stwórczej mocy Bożego Słowa, możemy doświadczać. To w okresie wakacji. Udajemy się w różne części nie tylko naszego kraju, ale nieraz w różne części świata. I tam w różnych miejscach możemy obserwować piękno stworzonej przez Boga przyrody, zarówno flory, jak i fauny. Podziwiamy piękno kwiatów, piękno roślin, różnokolorowe kwiaty, ale też i poznajemy nowe stworzenia, które tam, gdzie żyjemy, z reguły nie występują. Widzimy, jak bogaty jest świat, jak jest kolorowy, jak jest różnobarwny. To wszystko dzięki temu, że Bóg rzekł i stało się. Ten świat stworzony przez Boga możemy odbierać naszymi zmysłami. Odbieramy ten świat wzrokiem, nieraz słuchem, wsłuchując się w piękny śpiew ptaków. Odbieramy też ten świat węchem, kiedy możemy pochylić się nad wspaniale pachnącym kwiatem. Ale na ile my moc Bożego Słowa odbieramy, przyjmujemy w naszym codziennym życiu? Na ile tę moc widzimy? Nieraz być może jesteśmy pełni wątpliwości. Bo przecież nie zawsze jesteśmy wykonawcami tego, czego Bóg od nas oczekuje. Przyjęcie Bożego Słowa pełnią wiary potrzebuje też działania Ducha Świętego w nas. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, aby w Jezusie z Nazaretu widzieć Bożego Syna. To Duch Święty uzdalnia nas do tego, aby Biblię przyjmować jako Słowo Boga skierowane do każdego z nas. Dlatego codziennie winniśmy prosić Boga w naszych modlitwach, aby obdarzał nas darem wiary, byśmy w codziennym naszym życiu byli rzeczywistymi wykonawcami tego Słowa, Słowa, w którego moc winniśmy wierzyć. Ksiądz dr Marcin Luther, komentując trzeci artykuł wiary o uświęceniu, pisał: Wierzę, że ani dzięki własnemu rozumowi, ani własnej mocy nie jestem w stanie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, mojego Pana, ani do Niego przyjść.
To Duch Święty powołał mnie przez Ewangelię, oświecił swoimi darami, uświęcił i utrzymał w prawdziwej wierze, podobnie jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, uświęca i utrzymuje przy Jezusie Chrystusie w jedynej prawdziwej wierze. Dlatego prośmy Boga, aby zachowywał nas w wierze, w Jego Słowo, w Boże Słowo i abyśmy zawsze przy tym Słowie trwali. Amen. Pozostańcie z Bogiem.